Hej, nasz chyba znaleźć się w kolejnym filmie, już 14, nie, 15 nawet chyba, z serii Pokémon Crystal. No i tak, ostatnio zakończyliśmy grę pod parkiem na ścieżce tutaj, bodaj chyba to jest 37. No i to jeszcze mamy paradę trenerów. Pokémony, statystyki znaczy Pokémonów mogą być różne, nawet u tego samego gatunku. Na początku mogą się wydawać podobne, jednak gdy rosną, to wtedy może być trochę inaczej. No właśnie, to jest właśnie te indywidualne predyspozycje, o których chyba tam kiedyś wspominałem. Dobra, tu mamy jeszcze lodową jagódkę, która leczy zamrożenie. No i dobra, co my tu więcej mamy? W sumie to tak, zmienię może, chociaż nie. Nie będę zmieniał na razie, bo tutaj jest pewien trener, który będzie miał pewne poksy dobre dla Bayleafa. Odczytam twoje myśli. No, zobaczymy z jakim powodzeniem, bądź nie. W każdym razie w sumie nowy rodzaj trenera, jakim jest Psychic. Mark sami się bici w walki Abre. Ogólnie na dziko Abra to znałby tylko teleport, ale ten ma jeszcze ruchy z TM-ów, więc... No, przeciwnik mógłby mieć jakąś tutaj, że tak powiem, przewagę. Dobra, w każdym razie udałem się skosić Abra bez większego problemu. Kolejnym poksem jest drugi Abra. Dobra, także ponownie cut. Dobra, no i ostatnim poksem Marka jest Kadabra. No to Kadabrę też spróbujemy załatwić. Ponownie cut. I to Kadabry nie załatwiło. Jest to wyższa forma Abry swoją drogą. No i tak, Confusion. Trochę nam zabrało. W sumie Kadabra jest bardzo dobry spec ataku. Jest to ogólnie porządny, solidny poks, którego warto nawet mieć w drużynie. Ale już nieraz go chyba trenowałem. Przynajmniej na nagraniach to co najmniej z raz. Ej, źle odczytałem twoje myśli. Także nie będziemy się powtarzać. Mam inny pomysł na psychicznego Pokémona w drużynie, ale to za jakiś czas się dowiecie. Natomiast tak, na razie Firo na front. I tu mamy kolejnego trenera. Dzięki mojej nauce będę w stanie... Znaczy będę gotowy na każdego Pokémona. No, to się okaże. Dobra więc, uczeń imieniem Alan chce nam się bić i wysyła do walki Tangele. No dobra, leć chwilę. Taka jest chyba nowy Pokémon, jest to Pokémon typu czysto trawiastego, taki pnączowy boks. Dość wytrzymały swoją drogą, co zresztą widać mimo super efektywnego ataku i Poison Powder, no niech cię. Dobra, tak. No i tak, w sumie to za dużo więcej walk nie będzie, chociaż nie chciałbym, żeby chwilą mi padł, ale myślę, że nie powinien, aż tak daleko nie jestem do centrum Pokémon, mam nadzieję. Ups, no i... błąd obliczeniowy? Od niego można wziąć też telefon. No i dobra, warto pogadać z tą osobą. Jestem Floria z kwiaciarni. Posłuchaj. Kiedy spryskasz tamto dziwne drzewo wodą, zaczyna ono podskakiwać, więc prawdopodobnie to Pokémon. Pewnie będzie dla niego z szokiem, jak odkryjesz, że nie jest prawdziwym drzewem. Wiem. Powiem mojej siostrze, żeby pożyczyła butelkę z wodą. Albo konewkę może bardziej. No dobra, więc teraz musimy się wrócić. Ogólnie jeśli chodzi o tą trawę, to są dokładnie takie same poksy, jak w tej trawie po drugiej stronie, że tak pamiętam, tego drzewka. Tak więc mieliśmy już okazję tam zobaczyć Bellspruta, chociażby nic nowego raczej tam nie będzie. Dobra, mam nadzieję, że Firo dojdzie żyw. To jest jeszcze ta generacja, w której zatrucie no, zabiera HP przy chodzeniu. Dobra, jeszcze 40, więc jest to całkiem sporo. Myślę, że damy radę. Dobra. Jesteśmy. Dobra, tak więc leczymy nasze poksy. No i dobra. Poksy podleczone. No to tak, możemy iść się dalej. Znaczy w sensie wrócić się po konewkę, która jest nam niestety niezbędna do przejścia gry dalej. Niestety lub stety. Kiedy powiedziałem mojej siostrze o tym dziwnym drzewku, to powiedziała, że zrobi się niebezpiecznie i że
lepiej, że da tylko tą konewkę komuś, kto pokona Whitney. O, jesteś lepszy niż Whitney. W takim razie okej, oto butelka ze Squirtle. No dobra, więc mamy no taką podlewaczkę może bardziej. Dobra, i teraz mając ten przedmiot, możemy właśnie podlać tamto dziwne drzewko i wtedy okaże się, czym ono tak naprawdę jest. Dobra, w sumie wciąż jeszcze tutaj nie wyłapałem wszystkich poksów, wciąż jest taki jeden, którego chciałbym złapać, choć nie jestem pewien, czy on w krystalach występuje, a wydaje mi się, że tak. Tylko, że on po prostu jest dosyć rzadki i tutaj nie mam na myśli pod żadnym pozorem oczywiście Snubble, bo Snubble już z nami mamy. Także Return powinien załatwić sprawę. Dobra, no cóż, nie dane mi było go spotkać. W każdym razie cut i idziemy dalej. Dobra, mam nadzieję, że tym razem uda mi się ogarnąć tego poksa tutaj, bo przyznam się, że to już kolejne podejście. Dobrze, więc tak. W sumie może nie głupio byłoby grę zapisać, ale z jednej strony mogłoby być głupio grę zapisać. No dobra, spróbujemy bez. Dobra, bo to jest w sumie jedyna, albo jedna może z dwóch okazji, żeby... Właśnie, jak podajemy to drzewko, zaczyna się roztrząść i okazuje się, że to jest Pokémon, który nas atakuje. Jest to! Sudowoodo! Tak jest! Tak więc jest to kolejny nowy poks. Sudowoodo jest Pokémonem typu kamiennego. I na początek obniżę mu atak. Masz 20 poziom. Obniżę mu atak z tego, że to jest właśnie poks kamienny i może użyć super efektywnego ataku na mnie. Dobra, i tak returnem powolutku będziemy go osłabiać, czy tam ją w zasadzie. O, patrzcie, to niewiele robi. Na szczęście używa Loki, który tak samo niewiele robi. No dobra, także kolejny return. Myślę, że jeszcze dwa razy mógłbym na spokojnie przywalić Flail. To w sumie jest kolejny nowy atak, który jest tym silniejszy, im mniej HP ma Pokémon, z którym się bijemy. Dobra, w każdym razie kolejny raz Grow. A Sudowoodo ponownie Flail. No dobra, z mojej strony return. Najgorszy jest Rockfall, czyli atak kamienny. No dobra, low kick. No i kolejny return, błagam, tylko żeby jeszcze nie krytyczny. I myślę, że będziemy próbowali Sudowoodo złapać. No dobra, peck. Mamy tutaj Great Ball. Nie będę truł Sudowoodo, bo już raz, że za mało HP ma. Dwa, trucizna za dużo zabiera. Dobra, miejmy nadzieję, że się złapie. Jest, wow, za pierwszym rzutem, pięknie. Dobra, więc mamy Sudowoodo, poks dodany do Pokédexu. Tak więc jest to Pokémon taki imitujący. Jeżeli gałęzie drzewa poruszają się pomimo braku wiatru, to znaczy, że jest to Sudowoodo, a nie drzewo. Ukrywa on się często też przed deszczem. Dobra, więc mamy kolejnego nowego poksa w sumie. Także możemy sobie coś zobaczyć na temat Sudowoodo. Mam taki indywidualny sprajcik. No i jest to poks właśnie czysto kamienny. Znowu właśnie ma on Rockfall, jest atak kamienny, który po prostu uderza i tyle. A i mam jeszcze ruch Mimik, który też jest ruchem przechwytującym ruch przeciwnika na czas walki, ostatnio użyty. No i później nasz Pokémon może go używać, to jest całkiem spoko. Dobra, warto się teraz przejść jeszcze w tę stronę, bo można tu zgarnąć parę ciekawych rzeczy. Czy ty oczyściłeś tamtą drogę z tamtego dziwnego drzewa? Jestem pod wrażeniem, tak więc weź przyjmij to. Jesteśmy TM08. Zawiera on Rock Smash. Jest on w stanie rozbijać skały jakby zwykłym uderzeniem, ruchem. Jeśli jakieś będą na twojej drodze, to po prostu je rozwal. No właśnie, więc mamy kolejnego ciekawego TM-a. No dobra, warto też się przejść jeszcze za Violet z tego względu, że tam był przecież ten Gostek, któremu mamy przekazać przedmiot, a czy przedmiot, znaczy się Kenię Pokémona z listem. A ja są tutaj na ścieżce 31. Co to? List do mnie? Tak jest. Kenię, oddajemy. Czyli daliśmy Pokémona z listem. Zobaczmy. Spirou pocztowy. Noczna skinia prowadzi do innej drogi.
Dobrze wiedzieć. Dzięki za to, że mi go przyniosłeś. Moim przyjacielom można polegać. Dobra. Zamiętam ci coś ciekawego. Co by ci tutaj? Wiem. Weź to. Jesteśmy TMA50. Zawiera on ruch Nightmare, czyli koszmar. To taki, nie, powiedzmy, trochę wredny ruch, który zabiera HP Pokemonowi, gdy śpi. O, trochę to przerażające. Nie chciałbym mieć złych snów. No dokładnie, Nightmare jest dosyć ciekawym statusem właśnie, który działa tylko gdy Pokemon jest uśpiony i wtedy on co turę tracić będzie odrobinę HP. Tak więc można mieć zarówno dwa statusy jednocześnie. Chociaż tym snem to też nie jest tak do końca różowo, ponieważ to ze Snupox może się bardzo łatwo wybudzić. Także średnio użyteczny ruch. Swoją drogą, nawet tutaj chyba w Violet można coś wyciągać z tych drzewek. W zasadzie to chyba wszędzie można. Dobra, spróbujmy. Może gdzieś indziej. Coś się da? Coś wyciągamy? Niestety nie. No dobra, ale póki co teraz mamy też dojście do pewnego nowego miejsca. Właśnie mając pokonanego już tutaj, czy tam złapanego Sudowoodo, możemy przejść na kolejną ścieżkę, jaką jest ścieżka 37. Jeszcze mamy kolejną parę trenerów. Użyj ruchu Dig właśnie, żeby wrócić do wejścia z jakiegoś różnego miejsca. Może być to właśnie dosyć użyteczne przy jaskiniach i innych tego typu. Dokładnie. A tutaj z kolei, oj, tutaj będzie ciężki temat, bo nie wiem, czy ja mam tyle miejsca w torbie. Aha, mogę posprzedawać trochę rzeczy. No dobra, zobaczymy. Bo tu mamy kolejne aprikorny. I tu na przykład mamy czarny aprikorn. Tu zaś mamy kolejny aprikorn, jakim jest aprikorn czerwony. A oczywiście nie mam na niego miejsca. No i tu właśnie codziennie możemy zgarnąć aprikorny w innych kolorach. No dobra, już chyba będzie mi bliżej do kolejnego miasta. Bo kolejne miasto jest tutaj niedaleczko. I tak, poksy. No tak, jeszcze nie ma levelu Firo, więc możemy powalczyć z nim. Anne i ja walczymy razem. Razem, ale jednak osobno, bo walki tutaj są jedynie pojedyncze. Dopiero w kolejnej generacji Pokémonów pojawiły się walki podwójne i bliźnięta zawsze miały po dwa. Znaczy wysyłały dwa poksy naraz, w tym sensie. Dobra, więc Firo Contract Fair. Myślę, że to będzie szybki mecz. Return. No tak, Fair pokonana. 230 expa, no i mamy poziom. Dobra, kolejnym poksem będzie Jigglypuff. Dobra, możemy już zostać w sumie. Z Jigglypuffem sobie nasz Firo poradzi bez większego problemu, tak samo myślę. Return. Dobra, i Jigglypuff również pokonana. No, jest trochę za silny. Dobra, więc tak, szybka jeszcze zmiana poksów. Wysyłamy Horsiego teraz do walki. Dobra, i idziemy jeszcze wyżej. Pokemony nie są w stanie robić niczego, gdy śpią. Pokażę ci, jakie przerażające to jest. Więc kolejny trener z psychicznymi poksami. Tak jest, kolejny psychik z poksem, który spróbuje nas ośpić, czyli Drowsim. Dobra, zobaczymy, czy mój serw załatwi sprawy od tak. Miejmy nadzieję, że tak. No, niestety nie. Disable. Dobra, Watergunem się już dobije. No i Drowsy pokonany. Więc gościowi nawet nie próbował mnie uśpić. Przegrałem. To dość smutne. No dobra, więc tak. Szybka zmiana. Można się właśnie... A nie, dobra, nie ma co zmieniać.
Dobrze, i tak, tu mamy ścieżkę 37. No i właśnie w ścieżce 37 też możemy znaleźć parę nowych boksów. No, Growlithe... próbowałem go złapać, ale widzę, że się nie udało. Tylko tak, moje ataki... No, obawiam się, że Water Gun go załatwi. No właśnie. Dobra, więc tutaj jakimś innym poksem trzeba by popróbować. Zobaczmy, co jeszcze, bo to nie jest koniec, to jeszcze co najmniej dwa nowe poksy będą. Znowu Growlithe. W sumie daje on default do ataku, które Horsiemu nie są za bardzo potrzebne. Dobra, spróbuję może użyć Aurora Beam. Chociaż to z kolei będzie nieefektywne. No i tutaj co najmniej za dwa razy musiałbym go użyć. Dobra, impet w moją stronę. Zawsze muszę jeszcze użyć tego Roura, tak jak któregoś razu, gdy próbowałem go złapać. Dobra, stracił około połowy HP. Atak w dół. Znowu Ember. No właśnie, Aurora Beam ma małe szanse na obniżenie ataku. W sumie bardzo małe. Dobra, spróbuję go złapać. Pokeball, no dobra, niech będzie. Czy Great Ball chyba byłby lepszym wyborem. No, prawie było. No i Roar. Nie zadziałał. To dobrze, mamy szczęście. No dobra, zaryzykuję. No, użyjmy teraz Great Balla. Może będzie miał większą szansę. No, nic z tego. A ten Roar, obawiam się, że prędzej czy później zadziała. I tyle z tej walki będzie. Szkoda mi tych Great Balli na tego Growlithe'a, ale no cóż. Dobra, siedzi. Mamy Growlithe'a. Kolejny nowy box. Yo. Dobra, więc jest to taki szczeniak. Kontroluje, ma pod swoją kontrolą duże terytoria. Jeśli jakaś nieznana albo nieznany zapach zostanie tam odkryty, zacznie jakby głośno ryczeć, szczekać może bardziej, żeby wystraszyć intruza. Okej. Dobra, także kolejny nowy box jest nasz. No to lecimy dalej i jest tutaj na przykład PJ, który jest nam dobrze znany. Ale nie tylko PJ tutaj występuje, bo można tu trafić coś jeszcze. Dobra, a co trafić tutaj jeszcze można? Kolejnego PJ'a na przykład. Dobra, nie po to tutaj przyszedłem. Żeby PJ'e bić, no ale już dobra, skoro się napatoczył, rozwalmy go Aurora Beamem. Dobra, dajmy sobie jeszcze parę poksów. Ogólnie też jeszcze przyjdę tutaj nocą. Znaczy nocą to można znaleźć Noctowla, ale Noctowla już znalazłem na drzewku, więc w sumie nie jest mi do niczego potrzebny. Natomiast za dnia można tu jeszcze znaleźć wyższą formę właśnie Pidgeotta. Oraz wyższą formę Ledyby, którego w sumie chyba też nie mam. Ale Ledybę ewentualnie można wytrząchać z drzewek, w razie potrzeby. I też w miarę sprawnie ewoluować, on chyba tam koło 18 poziomu ewoluuje w razie co? 18? Może nawet na 13? Jakoś wcześniej. Dobra, w każdym razie kolejny POX i znowu jest to PJ. Dobra, dajmy sobie jeszcze z jednego. Jak nie nic nowego, to pójdziemy sobie kawałek dalej. Bo i tak jeszcze raz będę musiał się wrócić do Golden Rod, ale to już za moment, za momencik. Znowu PJ. Dobra, ucik. Dobra, i mamy tutaj kolejne nowe miasto w zasadzie. Jest to Ecruteak. Mam tutaj taką to fajną melodyjkę, ale zwiedzaniem tego miasta zajmę się innym razem. Natomiast ciekawa osoba tutaj nas uprzedza. Cześć, jestem Bill, a ty kim jesteś? A, Hulk. Właśnie trafiłeś na dobry moment. Skończyłem też ostatnie jakby naprawy może z Time Capsule. Wiesz, że można wymieniać się pokemonami dzięki kapsule czasu, którą opracowałem. Będziesz w stanie się wymieniać z trenerami z przeszłości. Wow. Ale nie możesz przesłać oczywiście niczego, co wtedy nie istniało. Tak więc, jeżeli... Aha, bo wtedy można byłoby to uszkodzić komputery.
tak więc musisz pamiętać, żeby usunąć wszystko, co nie było obecne w przeszłości. Innymi słowy, wszystkie nowe ruchy czy Pokémony nie przejdą przez kapsułę czasu, ale nie martw się. Już wszystko jest w zasadzie gotowe i jutro kapsuła czasu będzie działać w każdym centrum Pokémon. Jeśli spieszysz się, to... A czy jeśli się nie spieszy, to możesz też odwiedzić moją rodzinkę w Gondelot. Do zobaczenia. Ja właśnie Bill nam sprzedał kluczową informację, że właśnie będziemy mogli teraz skorzystać z kapsuły czasu. Oczywiście sobie z niej skorzystamy, ale no myślę, że chyba nie jakoś w najbliższym czasie. Dobra, więc tak, w sumie jeszcze nie podeślę Growlitha do boksu, to zerkniemy sobie, cóż ciekawego na jego temat można powiedzieć. W każdym razie jest to boks właśnie typu czysto ognistego. Jest on przede wszystkim dobry w ataku, nawet w sumie spec ataku, choć raczej by powiedział, że atak powinien mieć wyższy, może tu kwestia też tych indywidualnych predyspozycji. No i z nowych ruchów, no właściwie nie zna nic, o czym już bym nie powiedział. Tak więc odeślemy go do boksu. Jeszcze można z kimś pogadać tutaj. No ty, tutaj Schlider jest taki super. Jego Pokémony też są silne. No właśnie, bo tu będzie kolejna sala. Sposób, w jaki tańczą dziewczyny kimono, jest niesamowity. Po prostu... tak jak też używałem swoich Pokémonów. Jezioro Wściekłości. Swego czasu pojawiło się tam masa Gyaradosów. Coś mi tutaj nie pasuje. Wiem to. Jezioro Wściekłości. Ciekawy w sumie koncept. Dobra. Deponujemy w każdym bądź razie Growlitha i Sudowoodo do boksów. No i dobra. Wrócimy się jeszcze raz do Goldenrod. Chcę poćwiczyć taniec tutaj w teatrze. Dołączysz do mnie? No, może innym razem. A właśnie, mam zrobić jeszcze miejsce w tym. Właśnie. Aha, ale tutaj tak nie mam bardzo co odesłać do kompa. Może Aplikon bym w sumie odesłał z jednej strony. Ale dobra, to tylko jeden slot mi da. Musiałbym posprzedawać troszeczkę rzeczy. Nie ten komp. Ten komp. A, i w sumie nasza mama coś ma dla nas, ale to muszę najpierw zrobić na to miejsce. Dobra. Dobra, withdraw. Co to tam ciekawego? Super Potiona mamy. No to nasza mamusia kupiła nam Super Potiona. Spoko. Dobra, co nie zmienia faktu, że potrzebuję jeszcze jedno miejsce. Dobra, i wywalę chyba tą Iceberry, bo ona mi do niczego nie jest potrzebna. W sumie Goldberry też mogą dostać do kompa. No, mam przynajmniej miejsce na kolejne dwa aprikorny. Nie pamiętam teraz, którego drzewka zebrałem, więc tu mamy aprikorn czerwony. A za to tu mamy jeszcze aprikorn niebieski. No i dobra. A tu mamy znowu wysokie trawy, w których może coś nowego się jeszcze trafi. Znowu Growlithe. Nie chcę cię. Wstrzymałem. Apashow. No dobra. No to w takim razie... Idziemy z powrotem do Gondelu. W sumie też się może... Rowerkiem bym przejechał, ale zanim do tego rowerku się dojdzie, to nie jest tak łatwo. Dobra, nie jest aż tak źle. Dobra, ścieżka 35. Kolejne drzewko do ścięcia. Kolejny dziki box, który pewnie nie będzie ten, którego chciałem. No oczywiście, że nie. Tylko zwykły PJ. Dobra, jedziemy po kolejnego poksa w sumie. Już trochę właśnie zaspoilerowałem, po co jedziemy. Znaczy tak, gdzie ten dom jest? To jest też dobre pytanie. Nie, to chyba nie tu. Jakoś tu było. Okej, okay, tutaj jest. Cześć, Hulk! Czy zrobisz dla nas przysługę i weźmiesz tego Eevee'ego?
zdobyłem go właśnie dopasowując tą maszynę. Ktoś chciał, żebym się nim zajął. No ale dobra, w każdym bądź razie mogę na ciebie liczyć, pobawisz się z nim? Okej, dobra, wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Proszę bardzo. Tak więc dbaj o niego. I dostaliśmy Eeviego. To jest właśnie jedyny sposób w sumie, żeby go dostać. Czy chcemy dać imię? Nie. Dobra, profesor Elm mówi, że Eevee może ewoluować też w nowe, nieznane nam dotąd sposoby. Dokładnie. Dobra, no to tutaj już chyba z nimi rozmawialiśmy. I właśnie mamy kolejnego nowego poksa, jakim jest właśnie Eevee. I po to właśnie było warto tu się wrócić. Eevee jest Pokémon typu normalnego, natomiast on charakteryzuje się tym, że może ewoluować w tej generacji aż w 5 różnych Pokémonów. No i właśnie z jedną z tych ewolucji w drużynie mieć będziemy. Z nowych ruchów ani tutaj jakichś szczególnych no nie zna. Headbata chyba będę mógł go nauczyć, to mógłby być zamiast później Togepi w drużynie. No i tutaj oczywiście jest to poks najlepszy w spec defensie ze wszystkich statystyk, reszta jest w miarę wyrównana. Ma on aż 20 poziom, w sumie dosyć spory. No dobra, w każdym razie będzie to kolejny poks do mojej drużynki wspaniałej. Natomiast tak, no tutaj właśnie jeszcze już warto by się było pobawić troszeczkę jeszcze w uszczęśliwianie poksów. Pytanie, co, gdzie, jak i za ile? Bo teraz w sumie mam dwa poksy do uszczęśliwienia, co może troszeczkę utrudniać sytuację. Tak więc witamy w salonie, jestem młodszym bratem. Dobra, to teraz dla kogo strzyżonko? Może dla Eeviego tym razem. Dobra, więc Eevee jest szczęśliwszy. W sumie jeszcze możemy popatrzeć na Pokédex, co tam ciekawego jest opisane na temat Eeviego. Obstawiam, że on będzie gdzieś pod koniec listy. No, trzeba popatrzeć uważnie. No i tak, uwielbiam tą muzyczkę tutaj. Dobra, więc jest Eevee, jest to Pokémon ewolucji. Ma umiejętność do ewoluowania w wiele form, żeby adaptować się idealnie do każdego środowiska. I tego poksa też nigdzie nie da się złapać. Właśnie to jest jedyny sposób, żeby go zdobyć tak o po prostu w tej grze. Chociaż z drugiej strony trochę może źle zrobiłem, czesząc tego Eeviego akurat, bo warto jest zdobyć innego Eeviego w pewien ciekawy sposób. To może zostawię sobie na kolejny odcinek. I właśnie tamtego Eevee bardziej potrenować. Dobra, jedziemy na piętro B1, zobaczę, czy tu jeszcze się coś nie pozmieniało, bo w końcu mamy inny dzień tygodnia niż zazwyczaj. Dobra, i tak, co my tu mamy? Coś tu jest inaczej i można przejść sobie tutaj do przedmiotu, jakim jest na przykład Ultra Ball, czyli jeszcze lepszy rodzaj Pokébola. Dobra, natomiast co więcej? No właśnie nic więcej. Musiałem przejść w inny dzień tygodnia, to będzie jeszcze, aha, inny układ. Piętro B1, poproszę. No dobra. No cóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek, myślę, że to by było chyba na tyle. Ale w kolejnym odcinku zajmiemy się czymś, co można zrobić jeszcze na tej ścieżce. No a końcóweczkę, żeby jeszcze może dociągnąć do tych 30 minut, potrząśnijmy sobie tym jedynym drzewkiem, którym można począsnąć na tej ścieżce, bo ja wiem, że z niego może wypaść kilka nowych Pokémonów. Ja to wiem, że one mogą wypaść. Ja wiem, że one mogą wypaść. Jest! Pytanie, czy nowe? Może być to w sumie... Hut-hut. Execute! Dobra, jest nowy Pokémon. Jest to Pokémon trawiasto psychiczny. Więc sobie Water Gun będzie nieefektywny, więc będzie w miarę optymalny do osłabienia tego. Dobra, zabrałem połowę HP. I Brush, to jest ruch, który zna tylko ten Pokémon. Ogólnie to poks, który przypomina jajka, ale tak w rzeczywistości są to nasionka. I właśnie Brush uderza od 2 do 5 razy. Bo 5... w sumie nawet 6 tych nasionek jakby mamy. Dobra, Pokéball, leć. Próbujemy złapać Execute. To jest jedyny sposób, żeby go złapać. Nie znalazł, nie złapał się w sensie. Dobra, znowu Brush. Dobrze, że nie trafił, bo ten atak no strasznie czasochłonny jest. No, raz, dwa, trzy i siedzi. Dobra, mamy Execute.
No dobra, więc możemy sobie jeszcze zobaczyć, co Pokédex powie na temat tego Poksa. Jest to jednak jajka. Jeżeli chociaż jeden oddzieli się z grupy, to energia pomiędzy nimi, pomiędzy całą szóstką, natychmiast każe mu do grupy dołączyć. Tak więc kolejny ciekawy Poks. Dobra, to jeszcze skoro jest execute, to możemy sobie jeszcze zerknąć na jego statystyki. Sprajcik nijak podobny tutaj. W każdym razie Pokémon teraz to psychiczny. I właśnie on znowu tu właśnie ten Brush oraz też Hipnozę, która może uśpić oczywiście. No i Reflect podnoszący defense, bo jest ogólnie bardzo dobry właśnie w defensie, no i spec ataku. Dobra, moi drodzy, dzisiaj to wszystko. Ja z wami przegnam. Do usłyszonka. Cześć!